Dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Ono jest w nas. Ono w nas pracuje. Ono pracuje w naszym duchu. Ono teraz wpływa na nasz umysł, nasze emocje, decyzje i ciało. Duchu Święty, Ty jesteś w nas. I Ty teraz uwalniasz swoje prawo. My jesteśmy otwarci na to. My jesteśmy otwarci na Twoje prowadzenie. Amen. Dobrze, przyjaciele, więc tak, ja zrobię tak. Zacznę od darów duchowych dzisiaj. Od tematu darów duchowych. Darów Ducha Świętego. Zacznijmy sobie od listu do Rzymian. Przepraszam, Koryntian 12:1-11. Pierwszy list do Koryntian 12:1-11. 12:1-11. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemi bałwanów szliście, jak was prowadzono, dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przyjęty. Nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym, a różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam, i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu użytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów. Inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli. Pierwsza rzecz w ogóle taka, to jest to, że ludzie narodzeni z Bożego Ducha muszą być świadomi tego, czym jest manifestacja darów Ducha Świętego. Czym jest obracanie darami Ducha Świętego. Muszą też ludzie wiedzieć, że nie jest to coś, co się przydarza. Bo kiedy Duch Święty zamieszkał w tobie, to otrzymałeś cały potencjał Bożej mocy. I potem, kiedy zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym, to chrzest w Duchu Świętym w pewnym sensie, żeby tak najbardziej roboczo to nazwać, on odpalił to, co się nazywa charyzmatami. On to odpalił. Ja nie będę wnikał i nie robił nazewnictwa, ponieważ nazewnictwo w sferze chrztu w Duchu Świętym i obdarowań duchowych to jest coś, co się wałkuje we wszystkich miejscach, we wszystkich kościołach charyzmatycznych i robi się z tego, no, każdy ma różne tam na ten temat poglądy. Więc tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Prawdą jest to, że nie musimy jakoś specjalnie tego wszystkiego określać, bo ja zawsze mówię, to trzeba sobie przeżyć, a nie koniecznie określić. Ja znam masę ludzi, którzy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, zaczęli się manifestować przez nich dary duchowe i nie mieli żadnego pojęcia o tym w ogóle, co to jest. Tak? I przychodzili potem się pytali, co mi się stało, prawda? Więc, ale generalny zarys jest taki, Duch Święty to jest Duch Boga, który chce, abyś ty w swoim życiu działał na zasadach nadprzyrodzoności. Choćby życie chrześcijanina, ono nie jest ograniczone jedynie do formuły, która jest przeciętną mądrością, rozumnym postępowaniem, moralnym i tak dalej. Bo to jest tak naprawdę bardzo rzecz cząstkowa. My jesteśmy ludźmi z nieba. My jesteśmy ludźmi formuły nadprzyrodzonej. I my nie możemy ograniczyć jakby swojego nawrócenia do różnych takich drobnych manifestacji Bożych. My musimy zrozumieć, że my jesteśmy w pewnym sensie wielkim zbiornikiem Bożej mocy. Dary duchowe to jest ujście tego. To jest ujście, a więc świadomość. Mamy być świadomi. To mówi o tym pierwszy werset. Drugi i trzeci pokazuje nam, że dary duchowe nie definiują duchowego odrodzenia ludzi. To jest bardzo ważne. Ich brak nie świadczy o tym, że ktoś nie poznał Jezusa.
Są ludzie, którzy w Kościele, którzy są nie są ochrzczeni w Duchu Świętym i nie manifestują się przez nich dary duchowe. Oni nie, to w nich nie zostało odpalone. Dlaczego? Zazwyczaj jest to arogancja na poznanie. Ludzie są wychowywani w bardzo dziwnych w ogóle wierzeniach. Tłumaczy się ludziom, że dary duchowe przeminęły w ogóle z epoką w ogóle apostołów, że to się nie pojawia i stawia się na jakieś takie... Ja zawsze śmiałem się, bo kiedyś mieliśmy takie spotkania z grupą wolnych chrześcijan, zresztą bardzo sympatycznych ludzi, i oni w ogóle mówili, o, bo wy macie moc, my mamy miłość. Wiecie, ja w ogóle też słuchałem takich rzeczy przez pewien okres czasu, potem jak zacząłem dorastać w Bogu, zacząłem mówić, jaka wielodna bzdura, co oni mi za głupoty biorą. Jak to? Wy macie moc, my mamy miłość. To było coś takiego, rozumiesz, jak nie wiem, po prostu byś mówił do człowieka, wiesz, ty masz pół głowy, ja mam pół głowy, razem mamy całą głowę i teraz w związku z tym powinniśmy się razem trzymać. To bzdura jest w ogóle, tak? To jest bzdura, to nie ma czegoś takiego. Każdy człowiek odrodzony z Bożego Ducha jest predysponowany do tego, aby być ochrzczonym w Duchu Świętym. Bo chrzest w Duchu Świętym ma na celu odpalenie, tak, Bożego potencjału nadprzyrodzonej mocy w życiu każdego człowieka. To nie ma takiego czegoś, że jest jakiś człowiek na świecie, który nie jest do tego predysponowany i on się porusza w jakiejś tam formule miłosnej. Ja się zresztą zawsze z tego śmieję. Mówię, człowieku, miłość to jest produkt, który wyrasta z prawdy. Miłość sama w sobie jest iluzyjna i nieistniejąca w realu. Tak? W ogóle bzdura. A prawdą jest to, tak, że jesteśmy ludźmi o nadprzyrodzonych właściwościach z uwagi na to, że się narodziliśmy z Bożego Ducha. My jesteśmy nadprzyrodzeni w środku. My nie jesteśmy naturalnym bytem teraz, prawda? W Kościele katolickim mówi się o kontakcie w ogóle z Bogiem poprzez różnego rodzaju sakramenty, tutaj ten główny nosi. No dlaczego to powstało? No powstało to z tego powodu, żeby ludziom jakby zastąpić formułę nadprzyrodzoności. I ona gdzieś tam się przy tym kręci, oczywiście też bardzo iluzyjny sposób, tak? Natomiast zasadniczo Duch Święty jest tobie dany i masz moc Ducha Świętego. Dziś. Teraz tak, werset 4 pokazuje nam, że jest różnorodność darów duchowych. Różnorodność, w ogóle to, co tutaj jest wymienione, to jest jakiś taki, jakby wam to powiedzieć, te dary duchowe, które są tutaj opisane, to one są pewnego rodzaju naszym głównym blokiem. Główny blok taki. Jest mnóstwo darów Ducha Świętego i one są niesteologizowane i są nienazwane. I też nie musimy próbować tego robić, bo by nam życie na tym różnorodne one są. I co? Byle w Duchu Świętym. Więc w czym rzeczy? Musimy tutaj z tego wersetu też wyciągać wnioski, że w naszym życiu będziemy zderzać się z szeregiem manifestacji duchowej rzeczywistości, która nie jest w Duchu Świętym. Ponieważ to, co my wiedzieć musimy o mocy, to jest to, że moc nie jest przyporządkowana jedynie Bogu. Jedynie Bogu przyporządkowana jest władza, a nie moc. Nie moc. Mnisi buddyści wskrzeszają zmartwych. I koniec. No i co? I co powiesz takiemu w ogóle buddyście, pójdziesz mu głosić, jak on w klasztorze buddyjskim został wskrzeszony zmartwych? Tak? W imieniu Buddy. Pokażę mi, Buddy. To w ogóle wiesz, to nie jest trąbki długi. Ludzie jadą przed obraz Marii do Częstochowy, tak? I raki im znikają, tak? A więc my nie możemy określać czegoś takiego, że Bóg jest jedynym źródłem mocy, nie? Bóg jest źródłem największej mocy, ale nie jest jedynym źródłem mocy. Bo to jest nieprawda. A więc my dary duchowe, tak? Rozpoznajemy formułę, czy to jest, czy one, czy jakby formułę Ducha Świętego, czyli dar duchowy. Jest w ogóle świetna książka Kenneta Hegena, ja was zachęcam, żebyście ją sobie kupili, tutaj może ją macie, nie wiem.
Jeżeli nie, to żebyście za tydzień w cieganiach tego chrześcijaństwa. Jeszcze raz? Za tydzień będzie apostoł narodów w cieganiach tego chrześcijaństwa. I taką książkę pod tytułem Siedem kroków do osądzania proroctw. Takie coś sobie. To jest cienka książeczka, nabądźcie ją, albo możecie zobaczyć u nas na sklepie jozue.pl, albo jeśli tutaj nie macie, albo bezpośrednio w Compassion. Więc natomiast tam Kenneth Hagin świetnie to rzecz, nie, po prostu nie mam na to czasu, żeby to dzisiaj opisywać, ale on pokazuje, w jaki sposób my przyglądamy się szeregowi różnych manifestacji i przez co je przeprowadzamy. Na przykład jakiś czas temu się to umieściłem w internecie u nas podczas modlitwy, bo my zazwyczaj modlitw wstawienniczych naszych nie filmujemy. Ale chyba ze dwa tygodnie temu mieliśmy coś takiego na modlitwie wstawienniczej, co szybko zaczął ktoś filmować. No i ja to dzisiaj wrzuciłem w internet, to jest wrzucone, to co tam się w ogóle u nas działo, nie? No więc, że tak powiem, się w takiej jakby rozpiętości, to się dawno już taka rzecz nie działa. No i, ale efekty, zawsze mówię, jakie efekty? Są efekty Boże, efekty Boże, tak? Efekty Boże. Natomiast nie podciągamy wszelkiej manifestacji duchowej pod Ducha Świętego. Dlatego ten czwarty werset mówi, różnorodność darów byle w Duchu Świętym. Czyli on jakby, tutaj apostoł Paweł kieruje ludzi i mówi, patrzcie, żeby to nie było takie coś, że wy zobaczycie gdzieś jakieś przejawy jedynie mocy i od razu dostaniecie euforii, że to jest Pan. Niekoniecznie Pan. Tak? Duchowość nie równa się Bóg. Duchowość to jest przestrzeń, kraina, pewien świat. Tak? Tam są różne rzeczy. Tak jak na ziemi tutaj są różne rzeczy, tak w duchowej rzeczywistości są różne rzeczy. I tak jak człowiek człowiekowi nierówny, tak? Jak mądrość mądrości nierówna, tak w duchowej rzeczywistości byt duchowy bytowi duchowemu nierówny. Nierówny, to nie ma czegoś takiego, wiecie, to w ogóle bajeczki są, takie, wiecie, nam kupę bajek opowiadamy, prawda? Tak jak ja wam mówiłem na ostatniej szkole, takie bajki, że tam w ogóle, wiecie, Bóg bierze za koniec diabła, wychowuje go tam w ogóle, wiecie, z nieba i tam wiesz, ucieka i sobie i tam, wiecie. W ogóle, wiecie. Tak naprawdę Bóg w duchowej rzeczywistości, to On w samej swojej formule to wręcz nie uczestniczy, bo ona jest w Nim. W Bogu wszystko jest. Wszystko. Wszystko. Jak ja czasami ludziom mówię, wiesz, mówię, w Bogu jest wszystko. A ty mówisz, a piekło jest w Bogu, a w czym uważasz jest? Że to nie ma bytu, rozumiecie? Nie ma bytu poza Bogiem. W ogóle nie ma miejsca, gdzie jest Bóg. Bo gdyby było miejsce, gdzie jest Bóg, to musiałoby być to większe niż Bóg. Rozumiecie? Byśmy musieli gdzieś Boga umieścić, tak? No gdzieś byśmy musieli go umieścić. A święty Paweł w Dziejach Apostolskich mówi jasno i klarownie, tak? W Nim wszyscy żyjemy. I to do kogo on mówi? W ogóle do greckich filozofów, niezbawionych ludzi. On nie mówi o wierzących ludziach. Mówi, w Nim wszyscy żyjemy. W Nim wszyscy się poruszamy. To się dzieje w ogóle. Także to jest, mówię, duchowa rzeczywistość. Różnorodność darów byle w Duchu Świętym. Piąty werset mówi, różnorodność usług. Czyli widzimy tutaj, że tak naprawdę dary duchowe są w pewnym sensie bardzo mocno związane z usługą. Że dar duchowy nie jest po to, żeby sobie powiesić go w ogóle jako medal, w ogóle i chodzić, wiesz, bo ja mam coś. Ja bym to tak samo jak hydraulik by sobie wziął na szyi, powiesił sprężynę do czyszczenia kibla i powiedział, że ja mam sprężynę. Tak? No sprężyna jest sprężyna, no jesteś fachowiec, masz sprężynę do kibla, czyścisz nią kibel, ale nie robisz sobie z niej odznaczenia, tak? No żaden hydraulik nie chodzi z taką rzeczą na szyi. Rozumiecie? Dary duchowe traktujemy jako narzędzia, a nie jako formułę splendoru. To nie są ozdoby nasze. My nie mamy ozdób z darów. Rozumiecie? To są narzędzia, piły, młotki, siekiery, tłuta, wiertła. To są dary duchowe. Chrzest w Duchu Świętym to jest zakup w sklepie z materiałami budowlanymi wielkiej skrzynki z narzędziami.
Tak? Bo tu jest napisane różnorodność usług. I co dalej? Byle na chwałę Jezusa. Czyli widzimy w ogóle, że usługa nasza. I tutaj również do tej książki odprowadzam was, 7 kroków do osądzania proroków. Usługa nasza, ona ma być, tak, ukierunkowana Chrystusowo. To nie jest, że jakakolwiek usługa. Potrzeb zawsze jest wiele. Rozumiecie? Ja swoją usługę, tak, badam przez pryzmat Chrystusowości. Przez pryzmat, a nie przez to, że jest potrzeba. Rozumiem, a tu nie potrzeba. Ja się dawno wyzbyłem pewnej takiej enigmatycznej formy miłości, że ja sobie idę przed Ciebie, wiesz, ja nie jestem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, że ja sobie idę przed Ciebie i pomagam ludziom. Absolutnie, tak? Rozumiecie? My nie żyjemy na ziemi, żeby ludziom pomagać. My żyjemy na ziemi, tak? Aby wprowadzać dzieła Boże. Tak, jak Bóg powie. Grzech jest niczym innym, jak zrobieniem czegoś inaczej, niż mówi Bóg. Rozumiecie? To jest grzech. Jezus mówi, nie czynię nic, jeśli nie widzę tego u Ojca. Nie czynię nic, a nie nic złego czy dobrego, nic nie czynię. Leżę do góry kołami. Dlatego chrześcijanin ma wieczny szal. A chrześcijanin jest zajechany jakąś maciarza przez służbę i inne rzeczy, tak? To ja tam siadam i mówię, przyjacielu, czy to jest w ogóle Chrystusowość? To nie jest Chrystusowość. 6 werset mówi, że jest różnorodność sposobów działania. A więc widzimy, że też te dary duchowe, one działają w sposób bardzo różnorodny. Nie ma jednorodności działań. Nie można powiedzieć, wiecie, ja dzisiaj też będę mówił na temat uzdrowienia. Będę wam podawał pewne jakby takie formuły bardzo, bardzo podstawowe, ale nie będę wam na przykład wtłaczał do głowy, że jakąś rzecz trzeba zrobić. To nie wolno w ten sposób. Jest różnorodność sposobów działania. O tym nam pokazuje Biblia. Tak? Był kiedyś na przykład taki człowiek, który był ewangelistą uzdrowieńczym i on miał, o tym będę za chwilkę mówił, uwarunkowania, jeżeli chodzi o uzdrawianie chorób kręgosłupa. I on na przykład w ten sposób działał najczęściej, jeżeli chodzi o uzdrawianie kręgosłupa, że po prostu kładł, zapraszał ludzi z chorymi kręgosłupami, kazał im się kłaść na ziemi i biegał po nich nogami. Tam nie było modlitw żadnych, tam ręce kładł na nich czy coś, tak? No i wiesz, położył jedną babcię, drugą, bo to starsze osoby i przeleciał im po plecach, czy w butach. Na kogo nadepnął, ten został uzdrowiony, bo no, no i co? No i idziesz po uzdrowienie, kładź się i leż, no, i chłop po tobie biega, tak, i staje zdrowy. Smith Wigglesworth bił ludzi. Był znany z tego, że bił ludzi, bił. Rozumiecie, w Norwegii Smith Wigglesworth, w pewnym momencie on był oskarżony i o prowadzenie nielegalnych działań medycznych, tak? I znęcanie się nad ludźmi. Więc jemu na przykład zakazano robić spotkań w Norwegii. Dlatego, że on naprawdę potrafił uderzyć człowieka. To jest znana historia, kiedy kobieta z puchliną wodną wyszła, brzucho duże, bo to miała raka wodniaka. Dwie koleżanki ją wprowadzały na scenę, tak? Smith mówi, trzymajcie. Jak jej przyrżnął brzuch, babka padła. No brzuch człowieku gdzie rano. Padła, wymknęła człowieku, tylko jęknęła. On mi podnieście ją. Drugi raz jej przyrżnął, znowu padła. Człowiek, który siedział w pierwszym rzędzie, mówi do niego, bestio, co robisz, bestio? A on mówi, słuchajcie, znasz swój fach? A on mówi, znam, a ja znam swój. Siedź cicho, wiem co robię. Podnieście ją. Dostała trzeci strzał i rano. Jego pytali, czemu to robisz? Czemu bijesz ludzi? On mówi, ja biję diabła. Człowiek dostaje przy okazji. I teraz przetłumacz coś jemu, jaką sukcesy z tym odnosi. Nie możemy ani z tego uczynić doktryny, prawda? Nie możemy działać na zasadach powtórzenia, tak? Ale nie możemy powiedzieć człowiekowi, tak? Że to nie jest od Boga. Okej? Okay? My nie możemy tego zrobić. Musimy co? Uznać różnorodność sposobów działania. Tylko co pokazuje dalej? Z tym, że dla Boga.
Czyli to w ogóle, jeżeli to w ogóle w tym się przejawia, tak? Uwielbienie Boga, to nie jest problem. Wiecie, ja usługuję masą ludzi i to, co ja w ogóle robię, w ogóle z tymi usługami, jak ja to prowadzę, to jest w ogóle, ja jeszcze to do ludzi mówię, posłuchaj, tylko w ogóle nikomu nie mów, co ci powiedziałem, co ci kazałem, bo nikt tego nie rozumie. Mówię, uwierz mi, że to zadziała. Mam objawienie, wiem, co z tym zrobić, tak? I człowiek przychodzi, to działa. Ja mówię, dobrze, tylko mówię, nie nauczaj teraz nikogo. Rozumiesz? Nie nauczaj. To nie jest dogmat, to nie jest doktryna. To jest jakaś forma działania Bożego, która przyniosła tobie sukces. Nie jest to po to, żeby to w ogóle nawet na światło dzienne częstować. Zresztą w ogóle spójrz na swoje życie. Ile razy w swoim życiu zdarzyły się pewne sytuacje, to w ogóle to tak nieracjonalne rzeczy się było. Ale to nie jest po to nawet, żeby bo wiesz, jakbyś zaczął tego nauczać, wielu ludzi popełnia potężny błąd. Zaczyna nauczać tego i pokazywać, to tak. A nie! Przydarzyło ci się coś. Zadziałało tak. Bóg uwielbiony, halleluja. Więc tak widzimy taką formę. I teraz szósty i siódmy pokazuje nam, że każdy może być przekaźnikiem darów Ducha Świętego. Nie ma większych i mniejszych chrześcijan. Nie ma. Każdy. Dalej, każdy może być przekaźnikiem wszystkich darów duchowych. Wszystkich darów duchowych. Tu nie ma znowu czegoś takiego, że jest jakiś podział, że Heniek tak, Ściszek tak, Krysia tak. Nie, to w ogóle to nie tak działa. Czyli co? Jesteś świadomy, że ty jesteś do dyspozycji działań Bożych za pomocą darów duchowych, że wszystko się może przez ciebie przejawiać, czyli siebie tam gdzieś nie szufladkujesz się, nie nazywasz jakoś specjalnie, jesteś bardzo otwarty, to jest mega istotne, jeżeli chodzi o te dary duchowe, bądź otwarty. Panie, jestem otwarty, gotowy na wszystko, na każdą manifestację Twojej mocy przez moje życie, każdą. Ja tutaj nie mówię, że ja jestem do tego, ja jestem do tego, ja się do tego nie nadaję. W ogóle ty wiesz, jak ty zaczynasz mówić takie rzeczy, że ja się do tego nie nadaję, że do tego nie nadaję, tak? To ty w sposób automatyczny, tak? Zamykasz sobie jakieś formy, bo teraz nie wiesz. Często w ogóle, jak mógłbyś być użyty przez Boga, nie będziesz. No nie będziesz, bo ty się w ogóle na to nie zgadzasz swoją decyzją, tak? Już ja się do tego nie nadaję. A skąd ty wiesz? Moja babcia, Irena, ona uważała, miała pewne przekonanie. Miała takie przekonanie, że papryka jest niedobra. A mi zapytała jej babci, pani Reno, pani jadła papryki kiedyś? No takie paskudro miałby być jeść. Ja nie jem takich rzeczy. A skąd pani wie, że jest niedobra? Jak to skąd wie? No wie! No i ty powie tylko. Tak? No nie kondwie. Urodzona w 1914 roku, wszystko wiedziała, przeżyła wszystko. I teraz bardzo proszę, przetłumacz się. Sałatka taka warzywna, jak na święta się robiło, tak? Ona na przykład nie robiła jej z majonezem. Bo wiecie, to twierdziła, że majonez jest niedobry. Ona śmietana tam była. Tak chciała, ale by się jej zapytał, tak? Jadła pani kiedyś majonez? Przecież to świństwo. Jeden tylko napój gazowany piła przez całe życie, ptysia, takie szklane butelce. Jak te ptysie potem zaczęły wycofywać, to ona płakała. Co ja będę piła? A ja mówię, ale babciu, jest dużo innych, mówię, że cię do picia na przykład. Nie, bo to się ptysia pije. Wiesz, jak ten człowiek mówi, że może robić blokady na głowie? Ja wierzący to są mistrzami świata robią z tego. Mówią, Pan mnie do tego powołał, Pan mnie do tego wybrał, a ja mówię, prawdopodobnie się boisz. To tak na dzień dobry. Jak Ty już mnie na początku krzyczysz, że Pan Bóg Cię do tego wybrał i że Ty się na pewno nie nadajesz, żeby głosić na ulicy, to ja robię założenie, tak, że Ty masz jakiś system lękowy. Mówię, byłeś tam, działałeś, próbowałeś, tak, parłeś, dowiedziałeś się, co jest napisane, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Idź na tę ulicę z 10, z 15 razy i zobacz, czy to jest twoje, czy nie twoje. Jak nie twoje, to nie twoje. Okej?
Ale nie mów, że nie. Nie mów, że przez ciebie nie działa taki dar czy inny. Zacznij. Skąd ty wiesz, co działa, co nie działa, jak ty tego nie robisz? Tak. To w ogóle, no sprawdź, co ci zależy. Najwyżej w ogóle się z ciebie pośmieją. Jak masz problem z tym, że ktoś się z ciebie pośmieje, to znaczy, że jesteś zadłużony, masz niskie poczucie własnej wartości i zapraszam do listu do Efezjan. A więc widzimy, że możemy być wszyscy nośnikami wszystkich darów i co? Dary działają w duchu. To jest bardzo ważna historia. Zatem wtedy, kiedy Bóg chce, istnieje jeden dar Ducha Świętego, który działa wtedy, kiedy twoja wola o tym decyduje. To jest modlitwa innymi językami ku własnemu zbudowaniu, czyli to, co jest naszym modlitewnym językiem. Nic więcej. Reszta działa wtedy, kiedy Duch Święty chce. Nie wtedy, kiedy ty decydujesz. To nie ma czegoś takiego, że istnieją tacy ludzie na świecie, że oni sobie wstają rano i na przykład poruszają się w darach uzdrawiania, bo tak chcą. Raz działa dar uzdrawiania przez niego, innym razem nie działa. I bardzo często ten człowiek nie wie, kiedy ten dar działa, a kiedy nie działa. Dlatego jak się modlimy o chorych, tak? To my się nie zastanawiamy, czy zadziała dar. Czasami do mnie ktoś dzwoni i mówi, czy przez Pana działa taki dar. Ja mówię, ale z czym ty masz problem? Czego chcesz ode mnie? Bo ja bym chciał, żeby Pan, żeby ten dar zadziałał w moim życiu. Ja mówię, ale w ogóle ja nie wiem, czy działa przeze mnie taki dar. A kiedyś działał, ja mówię, no działał. No to a teraz będzie działał, ja mówię, ale ja nie wiem, czy będzie działał. Bo ja nie jestem generatorem daru. Generatorem darów jest Święty Duch. I On nie informuje mojego umysłu, tak, o swoich posunięciach w sprawie darów. Taki mamy układ. Ja się Go nie pytam, On mnie nie mówi. I też żyjemy w takiej symbiozie. Tak? Jest nam dobrze. Ja się nie spinam, nie chodzę spięty jak agrafka, rozumiesz, bo mam wysokie poczucie własnej wartości w Chrystusie. Przeze mnie mógłby nigdy żaden dar nie zadziałać, tak? Ale ja będę chodził z podniesionym nosem i będę sprzeciwny. Z drugiej strony jestem otwarty na wszelkie działania Ducha Świętego w moim życiu. Wszelkie. I nie mam żadnej blokady. I teraz tak, są trzy strefy jakby darów duchowych. Pierwsza to są dary wypowiedzi. I to są inne języki, interpretacja tych języków, bo to nie jest wykład ani tłumaczenie, jak to czasami ludzie nazywają, tylko oryginalny zapis to jest interpretacja języków. Teraz będę o tym mówił. I prorokowanie. To są dary wypowiedzi. Druga taka bryła to są dary objawienia. I to jest mowa mądrości, czy też słowo mądrości, mowa wiedzy, czy też słowo wiedzy i dar rozróżniania duchów. Trzecia bryła to są dary mocy. To są dary uzdrawiania i bardzo ważna informacja. Mamy błąd w Bibliach, ponieważ tu jest napisane dar uzdrawiania. A to jest liczba mnoga. Wszystkie dary w tym opisie tutaj w liście do Koryntian są w liczbie pojedynczej, za wyjątkiem darów uzdrawiania. Wszędzie jest dar, 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 a tu jest dary. Dlaczego? Bo istnieje wiele darów uzdrawiania. Wiele. Na przykład ktoś porusza się w darach uzdrawiania związanych, jak już powiedzmy wspomniałem, z narządami lub kręgosłupem i innymi rzeczami. Ma najwięcej sukcesów w tej dziedzinie. Ale jeszcze nigdy w życiu nie uzdrowił ślepego. Inny, tak, w życiu nie wyprostował komuś kręgosłupa, tak, ale uzdrowił masę ślepych. I nawet trzeba się przyglądać. Są różne dary. Ja w ogóle na to się przyglądam. I są tacy kaznodzieje, którzy przez całe życie odnoszą największe sukcesy w jakiejś formule uzdrawiania. I głupotą jest, tak, żeby zastanawiać się, dlaczego tak jest. To tak jak mówię, z prawą i lewą ręką. Z tym się urodziłeś. Rozumiesz? O tym się nie rozmawia. Tak?
Nie działają inne w takiej częstotliwości, to nie. Z drugiej strony nie jesteśmy zamknięci na inne dary uzdrawiania. Modlimy się o chorych, uzdrawiamy chorych wszystkich po kolei, tak? Nie patrząc, czy mamy dar, czy nie mamy, a jeśli mamy, to jaki. Tak? Bo to nie o to chodzi. Po nas to nie inne, uzdrawiamy chorych. Jeśli nie działa dar, to uzdrawiamy przez wiarę, bo też o tym rozmawialiśmy już kiedyś na spotkaniu na temat wiary. I teraz mamy dar uzdrawiania w tej bryle darów mocy. Mamy dar wiary i dar czynienia cudów. I teraz tak, dar wypowiedzi po pierwsze. Najpierw mamy inne języki. Inne języki dzielą się na dwie kategorie. To są języki modlitewne i języki poselstw. Dwa różne przekazy na językach. Jakie mogą być języki? Mogą być to języki aktualnie funkcjonujące na ziemi. Modlisz się po francusku, angielsku, niemiecku, nie znając tego języka, bo to się da rozumienia innymi językami, jeżeli chodzi o języki aktualne funkcjonujące na ziemi, funkcjonuje wtedy, kiedy mówisz w języku, którego się nie uczyłeś. Czyli jak ktoś na przykład uczył się, zna angielski, tak, i zaczyna się modlić po angielsku, to nie zaczyna się modlić w innych językach. Chociaż na przykład są takie w ogóle nurty w tym kraju, ten kraj to jest człowieku, religia i humanizm to kapcie z tego kraju. Są takie kościoły, naszych braci i sióstr kochanych, to oni tak się modlą w innych językach. Pięćdziesiątnica jest, pięćdziesiątnica, teraz była pięćdziesiątnica, napisałem taki wiersz o tej pięćdziesiątnicy, bo mnie w ogóle włosy robią, tam widzę, co ludzie w ogóle robią na to pięćdziesiątnicę. I słuchajcie, tak się obchodzi pięćdziesiątnica na przykład u niecharyzmatyków. Niecharyzmatycy, którzy są religijni, pielęgnują pięćdziesiątnicę, to tam wychodzą różni ludzie znający różne języki, na przykład niemiecki, angielski, francuski, oni się modlą w innych językach, słowo. I stają jeden za drugim, człowieku, ten się modli po angielsku, ten po francusku, halleluja, Panie, dziękujemy Tobie, że zesłałeś Ducha Świętego, odczemy się modlić w innych językach. Głupota pierwszej linii. No ale to nie takie. Nie znasz języka. I kiedy modlisz się, tak, no to mamy manifestację daru języka z nieba. Po drugie, to są języki dawnych narodów, czyli można się modlić w językach narodów, które były kiedyś. Aramejski, midiański. Rozumiecie? W takich językach można się modlić. Dalej, są to języki, bardzo ciekawe, przyszłych narodów, czyli narodów, których jeszcze nie ma na ziemi, które jeszcze nie powstały na ziemi. Wiecie? To jest szok, ale zaczynasz, bo ty pamiętaj, gdy się modlisz z atmosfery nieba, a nie z atmosfery ziemi. I po czwarte, to są języki anielskie i tych języków też jest bardzo wiele. Modlisz się w językach aniołów. Ja nie rozumiałem tego, tej specyfiki rzeczy, w takim aspekcie, że czasami przeskakiwałem na jakiś język, zaczynałem się modlić i odczuwałem bardzo silną manifestację anielską. I Duch Święty mi kiedyś to pokazał. I mówi, mówisz w języku, który oni rozumieją najlepiej. I takie rzeczy. Szok. Aniołów też jest masa. To też nie jest, będzie, bo my jesteśmy skłonni zobaczyć taką, jakąś jedną taką płytką bryłę. Jest Bóg, aniołowie, wszyscy tacy sami takie sukienki mają do kostek, rozumiesz, blond włosy i one tak chodzą i się tak kręcą. Nie! Ludzie, to jest potężne państwo, w ogóle to jest jakby, to jest jakby kosmos nimi jest zasiedlony. Kosmos. Bardziej możemy to porównać do cywilizacji jakiejś, wiecie. A nie aniołowie, gdzieś tam w ogóle, wiesz, to człowiek. To... I co dalej? Języki, one... Języki modlitewne to są stosowane do osobistego uwielbienia Boga i do twoich duchowych modlitw. Języki modlitewne masz na stałe. Używać ich możesz, kiedy chcesz. I należy używać innych języków notorycznie. To ludzie mówią, używaj innych języków, poszerzaj inne języki. To jest dla ciebie w ogóle jak ładowanie na siłowni, jakbyś szedł w ogóle, rozumiesz, i ciężarem wypychał. Będziesz się wzmacniał. Tak?
Uwielbiaj Boga w innych językach. Śpiewaj w innych językach. Rozumiesz? Rób te rzeczy. A druga pryła, te języki poselstw, to są języki już, które nie są na stałe tobie dane. Czyli ty na przykład możesz odczuwać, że masz poselstwo w innych językach i te poselstwo zaczynasz wykładać. Bo modlisz się w innych językach modlitewnych przez cały czas, ale od czasu do czasu możesz, ja chcę was uczulać na te rzeczy, możesz odczuwać, że masz poselstwo. Na przykład możesz odczuwać, że chcesz coś zapisać, jak się modlisz w innych językach. Zacznij pisać. Zacznij pisać. W ogóle nie bój się pisać w innych językach. Weź sobie zeszyt i zacznij pisać w innych językach. Ludzie, przebudzenie w Argentynie się zaczęło od tego, tak? Że tygodniami ludzie zaczynali przyjmować objawienia w innych językach, wypisywać je w innych językach na tablicy, a drudzy na kole, to w szkole gminy się zaczęły. Zresztą od naszego rodaka Polaka. Najciekawsze. Rozumiem, że to jest szok, nie? Aż dotarło do Perona. Aż Peron, powiedział mi ta jego żona czarownica, wręczyła mi to, ja nie wiem, ona się już zapomniała, więc tak? Witam. Nawet oni zaczęli być skłonni do tego, aby nie przeszkadzać w przebudzeniu. Taka mądra, jakby Peron został uzdrowiony. I oni zapisywali inne języki, a potem je tłumaczyli. I to trwało tygodniami. Duch Święty im dawał informacje w ogóle o miastach, od czego mają zacząć, w ogóle wszystko, wiecie, to był szok, nie? Więc tutaj widzimy, że poselstwo od Boga jest czymś, co ty możesz odczuwać, że trzeba to wypowiedzieć, trzeba to powiedzieć. Czasami do jednej osoby, czasami do wspólnoty kościelnej. Tak? Też możesz mieć takie, że to trzeba robić. Przyjść, powiedzieć, pastorze, ja mam w ogóle poselstwo na językach. Ja chcę to poselstwo wygłosić. Ktoś niech to wyłoży, albo ja to wyłożę. Ja to mam, bo to we mnie siedzi. Usługiwać tym sobie trzeba, rozumiecie? To tak się usługuje. Te poselstwa, one mogą też przejawiać się w formie proroctw. Że nie tylko będzie to, ja zaraz będę mówił proroctwa, ale że to jest coś, co przejawia się jako informacja, jako też wykład czegoś. I teraz tak, interpretacja języków, czyli ten kolejny dar duchowy, ten wykład tak zwany, to jest interpretacja, a nie dokładny wykład. I to jest coś takiego, że na przykład możesz być zdziwiony, że ktoś ma poselstwo w innych językach i ono jest krótkie. A wychodzi ktoś, żeby je tłumaczyć, to jest długie. I tak powiedzieć, jak tamten tak krótko w ogóle miał poselstwo, a ten tak długo tłumaczył. Bo to nie jest tłumaczenie języka, tylko interpretacja. Ty musisz wyłożyć na obecną chwilę, potrzebę, kulturę, to, co było uwolnione w poselstwie. Bo to nie ma słowa w słowo. To nie tak działa. I odwrotnie może być. Może być długi w ogóle, długie poselstwo, a ktoś wyjdzie jakąś krótką informację. Także nie dziwimy się temu, prawda? Pierwsze rzeczy, na czym możesz trenować, to w ogóle wykład własnych języków. Jak będziesz w domu sobie, będziesz się modlił normalnie swoim językiem modlitewnym, który masz na stałe, to bądź czujny, bo może się pojawić u ciebie coś takiego, że modlisz się w innych językach, modlisz i nagle zaczynają w tobie pojawiać się jakieś myśli. I one są nagłe. One nie są takie, co to jest? Wiesz, co to jest? Interpretacja tego, co się modlisz. Za chwileczkę może być tak zbudowany, że aż z butu wypadniesz. Że tobie sam kazanie powiesz. Rozumiecie? Ja siedziałem, mówiłem w innych językach, wykładałem te języki, w ogóle płakałem i kazania pisałem. Z objawień, które do mnie przychodziły wtedy. Bóg mówił do mnie przez moje własne języki. Ja sam się napominałem. Sam się korygowałem. To jest potężna broń. Ale ludzie olewają. Najlepszy numer. Wiecie, co robią chrześcijanie? Modlą się w innych językach. Przychodzą im jakieś rzeczy do głowy, a oni w ogóle myślą, że to diabeł im przeszkadza. Że to diabeł im zamęt robi. Taki mam dobry czas teraz. Tak się modlę. Tak? A raptem ja mam w głowie w ogóle jakąś tam sytuację, w ogóle taką dziwną, prozaiczną, to mów o tej sytuacji. Wypowiedz ją teraz. Bo to
może być interpretacja tego, co ty w ogóle mówisz w innych językach. Ucz się tego, żeby potem tym usługiwać w Kościele. Ludzie, my jesteśmy podłączeni do Boga. To nam się nie wolno zhumanizować w ogóle, czy to takie wszystko jest w ogóle, wiecie. Ja żyję od 2001 roku z Bogiem, jestem non-stop zaskakiwany w ogóle przez sferę nadprzyrodzoną, non-stop. A przede wszystkim sam do siebie jestem zaskakiwany. Sam do siebie. I teraz tak, kiedy jest wykład, czyli ta interpretacja, to robisz to ty, jeśli miałeś poselstwo, albo ktoś. To też nie jest prawda, że ty nie możesz wyłożyć tych własnych języków. Możesz wyłożyć. Ty albo ktoś. I trzeci z darów wypowiedzi to prorokowanie. Prorokowanie, bo to są dwa identyczne słowa. Prorokowanie i proroctwo. Proroctwo, popularna informacja na temat proroctwa, to jest to, że jest to informacja o rzeczach jakichś, które się dopiero mają zdarzyć. Absolutnie to nie jest definicja proroctwa. Tak samo jak prorokowanie w zasadzie nie ma nic wspólnego z prorokiem. To są takie same słowa, ale w naszym kraju dziwnym mamy ciągle takie same słowa używane dla różnych czynników, prawda? W Grece jest inaczej, dlatego Duch Święty nie powiedział, żeby pisać w ogóle Nowy Testament po polsku, bo dopiero byśmy mieli Kongo, byśmy go po polsku przetłumaczyli. Tutaj wszystko jest takie same. Kochać psa, kochać żonę, kochać matkę, kochać dzieci, rozumiecie? Idziemy się kochać, proszę Ciebie, kocham ten świat. Nie, w ogóle zobacz, jedno słowo. W Grece wszystkie inne. Agape, fileo, w Grece wszystko inne. A u nas tak jest. Także prorokowanie, tak, to nie jest popularne proroctwo, czyli informacja o rzeczach przyszłych. I prorokowanie też nie czyni człowieka prorokiem. Co to jest prorokowanie? Dokładny wykład tego słowa to jest mówienie w imieniu Boga, czy też w miejsce Boga. Mówienie w imieniu Boga, czy też w miejsce Boga. Cel prorokowania macie opisany w pierwszym liście do Koryntian 14:3. Trzy podstawowe elementy. Zbudowanie, napomnienie, pocieszenie. Zbudowanie, napomnienie, pocieszenie. Są ludzie z tak zwanych liberalnych ruchów i mówią tak. Bo Pan, jak daje swoje proroctwa, to one są zawsze budujące. A ja mówię, kłamiesz. Ponieważ one są czasami budujące, czasami rujnujące. Bo tu jest napisane zbudowanie, tak? Czyli są budujące. Napomnienie, czyli są rujnujące. Tak? I pocieszenie, czyli wyciągnięcie, to jest pocieszenie, wyciągnięcie człowieka z kanału, w którym siedział, tak? Tak? Lub w który go sam wsadziłeś poprzez swoje prorokowanie. Bo to jest taki numer. Kiedy prorokujemy, to często ludziom rozwalamy ich koncepcję. Ludzie idą gdzieś sobie, tak? A ty zaczynasz do nich prorokować i mówisz, słuchaj, przecież tam, gdzie ty idziesz, rozumiesz, to jest w ogóle piekło. A on do tej pory był przekonany, że to Pan go tam prowadzi. Rozumiesz? A ty może. I teraz o co chodzi? On mówi, kurczę, to znaczy, że ja tak nie słyszę Pana i tak. I teraz co robisz? No dalej, to podnosisz go z tego, co go sam zrujnowałem. Pocieszasz tego człowieka. To jest w ogóle prorokowanie. To jest taka pełna obsługa wpływu na człowieka, jeżeli chodzi o przekaz Boży. Co do podniesienia? To do podniesienia. Co do utrącenia? To do utrącenia. A człowiek do tego, aby go pocieszyć w tym wszystkim. To jest prorokowanie. To jest to. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o prorokowanie. Jak też każdą inną formę wypowiedzi
która jest wypowiedzią w imieniu Boga. To podlega osądowi. A więc nie dziwmy się, że jeśli prorokujemy, to inni nas sądzą. Tak? Ludzie też się boją prorokować, boją się też uwalniać, o tym będę za chwilę mówił, różnych objawień publicznie, ponieważ istnieje podprogowo taka myśl, że zostaną osądzeni, bo robili coś nieprawidłowo. Nie było to z Ducha Świętego. Ja zawsze do ludzi mówię, ludzie, ryzykujcie. Jeżeli coś nie będzie z Ducha Świętego, to uważasz, że co nam się stanie? Coś nam się stanie? Nic nam się nie stanie. Mnie osobiście się w ogóle nic nie stanie od tego, że ktoś nie działa w Duchu Świętym. A jeśli się obawiasz, że ktoś cię osądzi, no to znowu początek nauki chrześcijańskiej. To znaczy, że ty w ogóle tak naprawdę nie masz zbudowanego silnego fundamentu tożsamości w Chrystusie, bo zależy ci na tym, jak opinia publiczna będzie wpływała na ciebie. A samo Boże mówi, jak jasno, jak słońce, że niech dwóch czy trzech prorokuje, tak? Reszta niech co? Osądza. A ludzie jeszcze śmiało powiedzieć, nikt nie będzie osądzał tego, co Pan mi dał. Ja mówię, ale dlaczego? Ja nie rozumiem. A ja chcę, żeby ktoś osądzał to, co mi dał Pan. Przecież każdy ma prawo sądu, tak? Już masz prawo sądzić to, co ja w ogóle mówię. Że masz Ducha Świętego. To mnie osądź. To sprawiedliwie to zrób. Rozumiem. Ale musisz mnie na osądzić. A co to? To jeszcze pożytecznie dla mnie. Jak ty mnie osądzisz. I widzimy dalej dary objawienia. Mowa mądrości, czy też słowo mądrości. Bardzo ciekawe zestawienie mowa. Tutaj użyte greckie słowo logos, oznaczające dokładnie sprawdzenie, sens, wyjaśnienie, a mądrość sofia, czyli zręczność, biegłość, umiejętność, znajomość. Mowa mądrości, czy też słowo mądrości, to dar objawienia odpowiedzialny za objawienie przyszłości. To jest to, co nazywa się popularnie proroctwem. Że mówi się, co nastąpi. To jest ten dar. To nie jest dar prorokowania. To jest dar słowa mądrości. Tylko u nas to jest tak wszystko przetłumaczone, a to jest po prostu logos sofia. Czyli rozeznaje, tak, to, co się wydarzy. Rozeznaje to, co się wydarzy. Mamy dalej mowę wiedzy, czyli słowo, czy też inaczej słowo wiedzy, czyli nadprzyrodzona informacja o tym, co jest. Coś, co jest niewidoczne, ale ja się o tym dowiaduję. Prawda? No i mamy dar rozróżniania duchów, który nie polega jedynie na tym, że dowiadujemy się, jakie rodzaje demonów są w ludziach, ale przede wszystkim na tym, czy to, co prezentuje w danej chwili człowiek, jest z Ducha Świętego, czy jest z jego własnej duszy, czy też jest z mocy demonicznej. Rozpoznajemy tą rzecz, to jest to, ale również rozpoznajemy różne rodzaje demonów. I teraz, czy też bytów anielskich. Też tak jest, prawda? Zarówno mowa mądrości, mowa wiedzy, jak i rozróżnianie duchów jest związane z głębokimi objawieniami w tych dziedzinach. I mogą te objawienia przychodzić w przeróżny sposób. Mogą być to wizje wewnętrzne, mogą być to widzenia zewnętrzne, mogą być to sny, możesz widzieć litery. Może się tak zdarzyć na przykład, że modlisz się, że nie wiem, że rozmawiasz z kimś sobie i na przykład zaczyna cię boleć ucho. Czy w ogóle ucho nie boli? Jesteś zdrowym człowiekiem, ciebie rozumiesz. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie w ten sposób działa słowo wiedzy. Że człowiek, z którym rozmawiasz, ma chore ucho. I że trzeba mu powiedzieć, przepraszam bardzo. Czy pana przypadkiem nie boli ucho? Albo cię zarwie w kręgosłupie coś. Często my mówimy, precz szatanie, mówię, dobra, spokojnie. Zanim powiesz precz szatanie w takich sytuacjach, to ty zobacz, czy to nie jest słowo wiedzy.
Potem, wiecie, chrześcijanie mówią, to oprysek. Ja mówię, zaraz, uspokój się. I zobacz, co się dzieje. Potem się do człowieka i mówisz, czy pana przypadkiem nie bolił? A skąd pan wie? No tak. No to chyba no, jestem narodzony z Bożego Ducha chrześcijaninem. Jeżeli pan by chciał, to ja mogę na pana położyć ręce i te ucho przestanie pana. Rozumiesz, jak działa słowo? To w ogóle trzeba być na to czujny. Możesz zobaczyć obraz, możesz na przykład rozmawiać z człowiekiem i raptem w twoim umyśle pojawi się nie wiem co. Kurczę, no nie wiem, w ogóle samochód rozbity. Nie bój się zadać pytania, mam pytanko. Czy pan przypadkiem nie miał wypadku samochodowego kiedyś? I czy panu się coś nie stało, na przykład, że pan coś nie boli? A mam śrubę w nodze, bo ja miałem wypadek. A tak coś czułem. Ten się pomodlił może, tak ta śruba znikła. Nie chciałby pan mieć śruby. Rozumiecie, jak wygląda usługa na podstawie darów objawienia? Na przykład słowa wiedzy. Nie lecimy w ogóle, pan mi powiedział, że... albo też nie myślimy to, że pan w ogóle jakąś trąbę ci przystawi i ci jakimś pełnym zdaniem teraz wyjaśni zjawisko. Bo pan jest duchem, a nie myślą. Rozumiecie? Tary duchowe, a nie tary intelektualne. To jest złożone zjawisko. Złożone. Są ludzie, którzy litery widzą, którzy w ogóle oglądają coś. Są ludzie, którzy mają widzenia. Ja bardzo często korzystam na przykład z ludzi, którzy mają widzenia, wizualizacje różne. Modlę się o kogoś, wypędzam demony, podchodzi ktoś do mnie i mówi, Arkus, napędzam się, gdzie mówię. Ja się zapytałem, gdzie się wino, tu i tu. Ja brałem w duchu ręką, brałem fizycznie ręką i na przykład zrzucałem na rękę. Prawda? I demon wychodził. Ja nie widziałem tego zjawiska, ale ktoś miał dar rozróżnienia duchu, zamanifestował się i tak to zobaczył. Tak? Szczególnie te prymitywne byty, one siedzą jak małpy często ludziom na głowach, obejmują głowy. Człowiek ma migrenę, patrzysz, małpą na łbie siedzi człowiek. Więc zamiast w ogóle, rozumiesz coś, to podchodzisz, rozginasz jej łapy, że ciebie dajesz kopa pod oko, prawdziwy fąsk. Uwolniłeś człowieka. Słowo więc dar rozróżnienia duchów. Trzeba być czujny w tym i nie bać się tego. To jest w tobie. Tylko trzeba powiedzieć, Panie, ja się zgadzam. Ja się zgadzam, Panie. Nie będę też tego robił, bo wiesz, jest druga kategoria ludzi, którzy jak tylko wejdą w to, to zgłupieją na tym punkcie. Ciągle coś tam chodzą i mówią, ty, ogarnij kuwetę, człowieku, przecież trzeba żyć. Jaki człowiek przyszedł do nas kiedyś, do kościoła jest u nas i przyszedł do mnie, mówi, Artur, mówi, wchodzę do autobusu i widzę grzechy ludzi. Pomóż mi. Ja mówię, byłeś, dlaczego tu przyszedłeś? Mówi, człowieku, bo jak byłem u innych pastorów, to oni mówili, super, masz to, masz niesamowite słowo wiedzy, poznania, pielęgnuj to. Ja mówię, powiedz mi jedną rzecz, czy ty w ogóle to kontrolujesz? Nie, to mnie kontroluje. Ja mówię, a jak się ty z tym czujesz? On mówi, no paskudnie się z tym czuję. I co ja już wiem? Że to nie Bóg. To nie Bóg. Zobaczcie. Facet wchodzi do autobusu, i w ogóle patrzy na kobietę i wie, że tak, że kobieta cudzołoży, patrzy na faceta, widzi, że facet to homoseksualista, widzi następnego, że kogoś oszukał, o co to chodzi? I to coś powoduje, że on ma w głowie taki kocioł w palio, że on nie jest w ogóle w stanie tego ogarnąć. I to nie jest Bóg, bo Bóg jest Bogiem porządku. Tak? Bóg nie zaprawia ci jakąś obsesją w ogóle, tak? Ja mówię, to jest demoniczne, mówię do niego, trzeba cię uwolnić. Dawaj, będę się modlił o ciebie, podwiązuję te rzeczy, podwiązywałem nad nim te rzeczy, za jakiś czas przychodzę, przychodzi do mnie, ja mówię, i co, widzisz, co się mówi, już nic nie widzę, ja mówię, bardzo dobrze. Teraz już normalnie się rozwiję. Tak? Bo to go niszczyło, żaden dar duchowy cię nie zniszczy, nigdy. Dary duchowe cię nie zniszczą. Tak? I nie przerosną cię, to jest bardzo ważne. Nigdy cię też nie przerodzą. I co mamy dalej? Mamy dary mocy. A więc mamy dar wiary. Bardzo ciekawy dar. Dar związany z nadprzyrodzoną wiarą, która pojawia się w danej chwili, w
danym momencie, w danej formule i dotyczy danej rzeczy. Nie jest to ogólna nasza wiara, w której chodzimy i się rozwijamy. Dochodzi się, to są takie sytuacje, dochodzi się na przykład do jakiejś rzeczy w swoim życiu, do jakiegoś miejsca i staje się z jakąś ścianą, w cudzysłowie. I raptem pojawia się w tobie taki potencjał wiary, że się w głowie nie mieści. I ty tym aktem wiary przebijasz się przez tą ścianę, a potem ten potencjał znika i znowu wierzysz, jak wierzysz. Błędem ludzi jest, kiedy szukają tego ciągle. Mówią, bo kiedyś to ja miałem taką wiarę. Ja mówię, nie, zadziałał dar wiary. W danej chwili podjąłeś potężną, strategiczną decyzję. Często ludzie mówią, wiesz, bo w takich sytuacjach to ja tak łatwo mam. Ja mówię, bo to są dary. One są na chwilę, na chwilkę, żeby coś przełamać, żeby rozwalić jakąś warownię demoniczną, a potem idziesz i dalej funkcjonujesz w tej wierze, w której się rozwijasz. Kto Pan nie może zrobić, żeby tak funkcjonować? Ja mówię, człowieku, gdybyś Ty funkcjonował w taki sposób, tak, ustawicznie, to Ty w ogóle byś nie wytrzymał napłonu, ponieważ jesteś naczyniem, które ma określoną pojemność. Ty nie wytrzymałeś. Bo byś nie wytrzymał. To się ludziom nam wydaje, żeby to wytrzymali. Ja mówię, nieprawda, żebyście wytrzymali. To jest nieprawda. A więc widzimy taki dar. Często ten dar przejawia się w tak zwanych teamach, czy też grupach służebnych, kiedy kilka osób zajmuje się czymś. Na przykład jest służba, która zajmuje się, powiedzmy, uzdrawianiem chorych, i oni chcą, wiesz, powiedzmy, dwóch czy trzech jeździ sobie, tak? I przez jednego mocno się przejawiają dary uzdrawiania, na przykład przez drugiego się mocno przejawia dar wiary. I oni potrafią razem działać w cudach. Ten, przez którego się przejawia dar wiary, on będzie tak potężnym w ogóle zachęceniem i stymulatorem dla tamtego, że tamten w ogóle wszędzie wyjdzie i uwolni dary uzdrawiania. Bo to, że ktoś działa w darach uzdrawiania, w ogóle na przykład nie oznacza, że on jest taki hop do przodu z tym uzdrawianiem. Jest świadectwo kobiety, która na przykład miała taką rzecz. Była rozmowa z jednym kaznodzieją, mówi, pastorze, ja tyle lat już szukam w ogóle, w czym Pan mnie chce używać, w ogóle nie wiem. I on mówi, no będę się o Ciebie modlił. I to było 3 dni spotkań. Następnego dnia ona opierała się na jakiejś, strasznie skaleczyła się w rękę. Strasznie. Przecięła sobie rękę i ona miała tą rękę przeciętą i ten miała zawinięty palec. I ten kaznodzieja mówi, no co się stało? Ona mówi, no bo przecięłam sobie rękę, strasznie mówi i tak dalej. Musiałam zawinąć. A trzeciego dnia przyszła i nie miała tego bandaż. I on mówi do niej, a gdzie masz bandaż? A ona mówi, no nie mam, już zdjęło. A on mówi, a gdzie się skarżyłeś? A ona mówi, no tu, tylko to już tu widać. A on mówi, no przecież się wczoraj strasznie skarżyłaś w palec. Ona mówi, no bo ja tak mam w ogóle, kiedy się nawróciłam, że jak coś sobie zrobię, to mi to zaraz zmieni. Potężne działanie dało w uzdrowieniu. Potężne działanie darów uzdrowienia. Ale ta babeczka, gospodyni domowa, nie miała żadnego pojęcia, że to jest ten dar. Potem kaznodzieja wziąłby i mówi, będziesz uzdrawiać chorób. Ona mówi, ja? A on mówi, tak, ty. Zajmij się uzdrawianiem chorych. Ty po prostu kładź na chorych ręce. W ogóle nie wiesz. I teraz wiesz, patrz, dostajesz taką osobę do grupy. Ona sama, ta osoba, nie jest w stanie przebić. Ty, przez którego funkcjonują dary wiary, funkcjonuje na przykład często dar wiary, zaczynasz stanowić dla takiej osoby pewnego rodzaju platformę. Ty z nią pójdziesz, ty z nią wejdziesz, ty przetorujesz drogę, ona położy ręce, nastąpi manifestacja. Halleluja, jest współpraca Kościoła, jest. Można, można. Nie patrzymy, że ja czegoś nie mam, tak? Mamy dalej dary uzdrawiania, czyli już mówiłem o tym, że może być ich wiele. I mamy dar czynienia cudów. Dar czynienia cudów to jest dar zajmujący się tworzeniem rzeczy niestworzonych. Wielokrotnie na przykład człowiek nie potrzebuje uzdrowienia, ale potrzebuje cudu. Przychodzi do ciebie człowiek i mówi na przykład, że
tak jak my kiedyś mieliśmy przypadek, podnieśliśmy się o człowieka, kobieta miała, nie miała ucha środkowego. Ona nie słyszy na tym, ona nie była chora. To nie była choroba. I jej to nie wyrosło. Tak. Ale kiedy położyliśmy na nią ręce, wyrosło jej ucho środkowe. Padła na ziemię pod mocą, zaczęła się trząść. Wyrosło jej ucho środkowe. Zaczęła krzyczeć. Zadziałał dar czynienia w cudzie. Wierzymy w cuda. Nasz znajomy potrzebował kiedyś odwieźć z grupy domowej jedną siostrę na pociąg. Tak? Nie mógł znaleźć kluczyków do samochodu. Tak? Wziął inny kluczyk. Otworzył nim swój samochód. Odpalił. Zawiózł ją na pociąg. Wrócił. Kiedy chciał drugi raz włożyć do samochodu, już nie wchodził. Rozumiecie? Taki to. Taki my. Musimy wierzyć w cuda. W ogóle to, że czegoś nie ma, posłuchaj, to nie koniec jeszcze. Nie myśl humanistycznie. To, że czegoś nie ma, to nie jest koniec. To, że czegoś nie ma, to jest jakaś opcja. Czegoś nie ma. Okej. Okay. Ale to jest opcja. Dla mnie to jest opcja zawsze, rozumiecie? Że czegoś nie ma w sferze naturalnej, że czegoś nie ma w sferze emocjonalnej, że czegoś tam nie ma w ogóle, wiecie. Mnie to nie obchodzi, że czegoś tam nie ma. Przychodzi ktoś, na przykład, wiecie co się dzisiaj dzieje? Przez to, że są dopalacze, mnóstwo młodych ludzi, człowiek, który bierze dopalacze przez 6 miesięcy systematycznie, tak, jest tak wyniszczony jak heroinista, który 20 lat brał heroinę. Takie są porównania. Ja się na to przyjrzałem, na to mnie szło. Jak ja popatrzyłem, jak wyglądają mózgi w ogóle dzieciaków, którzy palą w ogóle dopalacze, biorą dopalacze, to ten człowieku, to w ogóle on nie umie powtórzyć dwóch linijek, tak? Po paru miesiącach na przykład on nie potrafi powtórzyć dwóch linijek, nie może zapytać. Dlaczego? Dlatego, że ma w pewnym sensie ugotowane części mózgu. One są zniszczone, umarły, tam umarły części mózgu, tam następuje ścięcie, białka i koniec. Tak, to jest koniec. Normalnie jak się robi zdjęcia, w ogóle to patrzę, to są takie plany gdzieś, nie? I teraz co z tym zrobić? No weź pomóż teraz człowiekowi. Tak? Zjazd jest taki przez dzień, dwa, no dwa dni to jest takie wyjęte. Chodzi o to, że ten mózg musi teraz odrosnąć. Odrosnąć. A więc co robimy? Potrzebujemy uwolnić cud. Więc uwalniamy cud. Kiedy widzimy, że ludzie mają schizofrenię, różne rzeczy, że mieli wypadki, że coś, więc cud potrzebny. No dobrze, to dla nas nie jest problem. Dla ciebie nie może być problem cud. Nie podchodzisz, o, bo czegoś nie ma. Co z tego, że czegoś nie ma? Tak? Modlimy się w ogóle o cud. Tak? Także tak wyglądają, tak wygląda temat darów duchowych. Dary duchowe, one też mogą się mieszać. Może być coś takiego, że one jakby przenikają się bardzo. Bardzo się przenikają i uzupełniają się. Chcę, żebyś był świadomy co do darów duchowych, żebyś nie został w nieświadomości i żebyś też te rzeczy miał w ogóle, jakby, żeby były one otwarte. Żebyś nie myślał, że jesteś człowiekiem, który jest za mały, za słaby, za jakiś. Nie. Jesteś człowiekiem, który ma Ducha Świętego i dary duchowe działają przez ciebie.